Mieszkańcy Usnarza mają dość. Wieś przeżywa oblężenie. Mamy tylko bałagan Usnarz Górny. Mieszkańcy zmęczeni sytuacją związaną z koczującymi migrantami. Mieszkańcy Usnarza Górnego są już zmęczeni sytuacją związaną z migrantami koczującymi nieopodal ich wsi, po białoruskiej stronie granicy. Od ponad 2 tygodni w tej niewielkiej wiosce obozują aktywiści, wolontariusze, pracują dziennikarze, a w weekendy przyjeżdżają gapie. Na niewielkim placu w Usnarzu Górnym, koło remizy strażackiej parkuje około 20 samochodów osobowych, są furgonetki i kampery. Od kilku dni stoi tam przenośna toaleta. Jedyny pojemnik na śmieci jest przepełniony. Obok piętrzą się spakowane w worki plastiki, butelki po napojach, jednorazowe naczynia. Droga prowadząca w dół, do granicy z Białorusią, jest zniszczona. Po deszczach kolejne wyżłobione przez wojskowe i policyjne pojazdy są tak głębokie, że normalnym autem nie da się przejechać. Przy drodze ktoś zawiesił na kiju kartkę z napisem informującym, że przejazd bez napędu na 4 koła jest niemożliwy. Dlatego niektórzy kierowcy, chcący dojechać do obozowiska założonego przez wolontariuszy i aktywistów, wspierających migrantów, przejeżdżają przez skoszone pole i łąki. Już mamy tego wszystkiego dość. Żyło się nam tak spokojnie, a teraz, żaliła się starsza kobieta, jedna z niewielu osób mieszkających na stałe we wsi. Na początku nam mówili przyjezdni, pap, teraz wasza wieś będzie sławna, ceny działek i domów pójdą w górę, a mamy tylko bałagan, dodał starszy mężczyzna. Wskazał na przepełniony pojemnik na śmieci. Patrz pan, to prywatny śmietnik, parę dni temu go opróżniali, a ile tu wokoło śmieci, powiedział. Od około 3 tygodni po białoruskiej stronie granicy koczuje grupa migrantów. Przejście do Polski uniemożliwiają im Straż Graniczna, Policja i Wojsko. Według informacji Straży Granicznej, w obozowisku jest 24 lub nieco więcej osób. Fundacja Ocalenie, której pracownicy i wolontariusze są w Usnarzu Górnym, czyli po polskiej stronie, i komunikują się z imigrantami przez megafony, otrzymuje od nich informację, że w obozie przebywają 32 osoby.